I don't know. I expected the sky to be purple or something. Don't believe everything you see online. And what makes you an expert? Michelle in Archives. I studied a lot about Outworld. No substitute for experience. So what makes you our leader? Guys, let's stick to the mission. Limei has to be telling the truth. An invasion would violate the Reiko Accords. You can always trust an Outworlder. But if Outworld's our ally, why didn't they help us during the Netherrealm War? Against Quan Chi and his team of... Revenants? Like Jackie's dad? Asshole. It's not an alliance. Not an aggression pact. Outworld is not our ally. A point you might make with more subtlety, given your surroundings. Now state your business, including a reason why we shouldn't kill you. I can read you. You're not from Outworld. I'm from Earthrealm, like you. But my employer, Kotal Kahn, is from Outworld. So now I'm from Outworld. State your business. We're emissaries. We need to talk to Kotal Kahn. Here, we have Raiden's official seal. I can buy one of those at that stall right over there. Look, you can arrest us, even kill us. But if we're telling the truth, you probably get a pay cut. Or worse. You take us to the con, I'll tell him you took us down. Maybe you get a bonus. You can't lose. Follow me. In these times of war, we are required to view every resource as a weapon for our Emperor to use at his discretion. To take without his leave is to steal from the hand of Kotal Kahn himself. Therefore, having been found guilty of theft, you shall be put to death. I was hungry. Your sentence will be carried out immediately. Death? For petty theft? Remember where you are. Jin? Ty sierota, nie? A ty nie jesteś, to nie jest tylko świat, to nie jest jakaś jurysdykcja, to zupełnie... Po co w ogóle mnie nie tak? To jest idiota. To nie jest idiota. No krąg to jest! Ale przyznam, że tak by się zachował, więc... Plot jest... No, dobra. Get out of here. Go! I knew I shouldn't have listened to you. A lesson in trust from a mercenary. Here's another learning opportunity. Kurde, pojęcie. To było szczęście. To było XXXX. Serio? Nie. Mówisz to wbić go w niego to. Znaczy jego w nie... I pamiętam jak... O! Spójrzcie, jakie urocze mapy tu są tworzone. A, przecież on ma tak, on ma to. Nie? Nie. Tak, on ma skok do tyłu. Takedo, on ma to w czaszkę. Auuu. Ale przyznam rację, że X-ray dobry ma. To jest dobry X-ray. Są gorsze, uwierzcie mi. Znaczy, są bardzo złe, ten jest fajny. Słuchaj, bo tam był jeszcze taki fajny, muszę to zobaczyć, taki... O, chyba to. No dobra, czekaj. Jestem ciekaw, kto się dalej potoczy. Zresztą Rejko gadali, że mieliśmy pak, to nie to. Że Rejko nie ma tu jurysdykcji już. Ale może był tym, rządził po Shao Kahnie, jako generał. A, potem Milina i nagle... Kan? Tak, Kotal Kahn. Kan to jest, tego. Dobra, trudne jest do sterowania swoją drogą ten... Jesteś w kineskach! Ciągle dostajesz, idiota! Ale sobie nie podałem się po tym pomysł z tymi pineskami. Może to lepiej wymyśleć. Wymyślić. O! I'm a quick learner. Teraz przyjdź Kotal? A nie. Thor i... Sara. No, Sara. Nie pamiętam, jak się nazywa.
You couldn't just ask for a pony like every other girl? The archives never mentioned symbiotes. Mason Tapas! Ja nie mam złamał, tylko wyjął. Zombie? Nie. Break her face? Nie. Oh shit! Fera, on się Fera nazywa, tak? Traitor, tak? To Reaver? Co za afera? Podobał mi się fakt. Pamiętam, jak pierwszy raz oglądaliśmy zwiastuny, że widzieliśmy, że są nowe postacie. I to jest dobry kierunek, w którym się powinno rozwijać Mortal Kombat. A nie w kierunku nie wspomagania PZ-ów i w obcych, i w Predatorów, i Krugerów, i Jasonów. Tylko nowe, wymyślone postacie, tak jak właśnie Tora i Fera. Tori Fera! Tora! Och, moja piękna ora! Wojna się skończy, a nas los połączy. Och, Tora. Dobra. Ale nie, mówi poważnie. Och, ty! Wymyśli tą... O, ja zwierzę. Się przestraszyłem. Wymyślili Davorę, wymyślili właśnie Ferę i Tora. Kogoś jeszcze wymyślili? Tego Blacka. Arona Blacka. On chyba był, tylko ten. Nie było go. Arona Blacka. Ale nie, on chyba był w Armageddon. Nie. Nie było go. Chyba nie. A tyle jeszcze postaci innych były. Mogli Reiko dać właśnie na przykład. Albo nie, ale nie, nowe postacie mogli. Po co dodawać postacie z innych filmideł i innych gier? O fuck. Nie mogę się teraz wykupić, bo... Ora. No kurde! Czego to? Wspierający dzięki. A powiedz, to jest ten, potrójny, wiesz... O ja pierniczę, jakie to są dobre kombosy. Fuck, on ma taki zasięg. Yeah. I na dół, pst. You make an exception. Dobry, nie? On strasznie mi przypomina Bane'a. Gruchy, animacje. Głos! Ale nie. Jego miękkie dłonie na moich plecach. Delikatny oddech w karku. Ja nie mówię to. O! O, nie siegłeś. Nie, okej. Koniecznie musisz użyć tego potem. Panie Bane! Hanu Banany! Co ty jesteś? Raiden? Hanu Banany! O nie, może. Hanu Ma! Szybko! Nie wierzę w to. Nie wierzę! Pierwsza przegrana ze strony oczywiście mojej. Byłem przekonany, że to ja pierwszy przegram. Ale widziałeś, jak blisko? Oko czerwone. Tak. Może on się teleportował, nie Kano. Tak mi się wydaje, że mogło mu się to Goro, nie? Miał jedno oko czerwone, nie? A jakieś takie szczególne oko czerwone, nie cztery ręce. Co z tego? To jest u nich normalne, że to jest cztery ręce. W sumie fakt. Dziwne jest mi, że ktoś ma oko czerwone. Nie wiem, no. Ow! A to podbija jeszcze. It's over. Already? Fire! It's over already? Przecież przegrałeś. Masz jeszcze ultimate'a. Hej. Okay. O co chodzi? Fantastycznie. Tyle co masz, masz przewagę. On powinien dojrzeć pół tego. Jak on poleciał? Jak pół obrażeń, bo drugi ten. O, to nie cienie są niestety brzydkie. Mimo, że grafika jest naprawdę ładna. To by było zbyt trudne zastosować dla nich, że... Poczekaj, kurwa, nie mogę znaleźć tego jednego tak super ciosu. Kryte podcięcie. Nie. Stabilizator. Niskie poziom siły. Tego, a this point tylko czytam po prostu ten. Ty, ona ci pomaga. Nie, koniec, kończę to. On będzie moim nowym panem. Ona walnęła go z tego, swoimi końcami.
szybszy! Jak jesteś myśli, że on jest szybszy ode mnie? Jak?! Miałem nadzieję na bucik jeszcze raz, żeby cię wykończył. Przewagę miałeś taką, użyłeś X-Raya. Nie bądź tam bitny. Kurde! To go nie sięga! On jest taki wielki! Duża, nie ma na już odrawić! No właśnie! Przypominaj mi się Mortal Kombat 9. To rozgrać byś miał jeszcze X-Raya. Ale nie się warto właśnie. O, no! Rychło w czas. Love to learn more about you. Too bad you're insane. No, wtedy spadł na nią. You guys all right? Dobra. The Earthbombers, yes. This one must learn more of your diplomatic techniques. We're here to see Kotal Kahn. General Blaze. You interfere with outworld matters. The penalty is death. I'm sensing a theme. But as we honor the Reiko Accords, we will consult the Emperor. You will await him here. Dziwnego, że oni czaszki noszą. Kim jest Reiko? Nie, to kim jest Reiko? Był generałem Shao Kahna. Tak? A, czyli po prostu kontrakt. You wanna take this opportunity to tell us what the fuck shit you were thinking? I gotta wonder why you'd risk interrealm war for a bread thief. Because not all thieves are irredeemable. On był złodziejem, tak? A, oczywiście. 5 lat temu, kiedy Kenshi jeszcze nie miał brody. Thief, nie? Garrett. Miałem taki strój jego na telefonie, jak grałem w Mortal Kombat. Czek, poczuł taką trochę taką nostalgię, nie? Nie ukradnie, nie zrobi tego. A jednak. Tylko zatrzyma. Teraz będzie płakać w deszczu. Kto zatrzyma? No kto go zatrzyma? Raiden. Nie, nie, ale nie, bo Fuji. Serio, Fuji? Nie, Raiden. It has more sentimental than monetary value. Nevertheless, I would prefer you did not steal it. It's a family heirloom. One that shouldn't have been given to you. Jak on to zrobił? Your family honored me with this memento of your cousin Lao. After his death. A death you caused! You made him fight Shao Kahn! And stood there while that bastard snapped his neck! You go too far, Kung Jin. No. Not far enough. Może na amanamana! Co powiedziałem? Co powiedziałem? Wydawało się to niemożliwe, tutaj stworzyli mechanikę walki jeszcze bardziej dynamiczną niż była w piątce. Widzicie, on jest naprawdę dynamiczną postacią, strasznie. Miał taki fajny cios, nie pamiętam, no. Ale jak to nie robię? Jakiś specjalny cios, czy kombinacja? To kombinacja chyba była. Chyba kombinacja. A może nie to jest ten? Nie, na pewno tak. Translokator. Czyli ładnie mówiąc, złodziej. Dokonuję translokacji pewnych przedmiotów bez zgody właściciela. Ale tu piękna mapa, nie? Swoją drogą. Fantastycznie zrobiona jest. Zostatek strzała co myślę? Czy tam nikę możesz rzucić? Tak. Nareszcie. Za to rzucić. A tam z tyłu mnik jakiś zeszedł. No herbata. Ale siniak, nie? Pokonał go jeszcze, powiedział, daj mi odejść. Pokonał. Blood of Kung Lao. Descendant of the great Kung Lao. A common thief.
Did you think you could walk unimpeded into my temple and walk out again without my complicity? You wanted me to attack you. Why? To release your anger, make you amenable to reason. And make me feel like shit. Self-loathing has always been an unfortunate part of your makeup. Makeup? There lies ahead a brighter path. One that will truly honor your ancestors. One that is worthy of you. Go to the Wuxi Academy. Join the Shaolin, like Kung Lao before you. I can't. They won't accept. They care only about what is in your heart, not whom your heart desires. It's too late for me. It is never too late, Kung Jin. Your news of refugees is troubling. Their exodus to Earthrealm was not known to me. I do know this. I invited no guests from Earthrealm. Certainly none who would disrupt the execution of justice. How do I know you are not allied with Melina? Perhaps her newfound power has earned her new friends. Friends? No. No, we're not even sure that Shinnok's amulet she has. She employs Shinnok's amulet against me? The very item Earthrealm swore would be safe in its care? When Outworld was offered no participation? We were under attack, not Outworld. Kotal Kahn, the fire that burns the sun. We are here because we share your concerns about the missing item. We intend no ill against your rule. At least one Earthrealmer can forge words like silver. But I recall an Earthrealm expression. There is more honor among thieves than diplomats. I've had the questionable fortune to be both, Emperor. But I'm telling you the truth. You are allied with Melina. You may carry out your sentence. Kotal Kahn, under Outworld law, I claim the right of defense by combat. What? You're gonna fight a duel? To absolve us of all accusations. Denying the request brings dishonor upon the accuser. You know much of Outworld. No, also, the duel ends in death. You have won nothing. Merely a few more seconds of breath. Tak, chuju moju. Oni próbują tak wpleść, fajnie próbują wpleść taką przeszłość wszystkich tych nowych postaci, znaczy może nie wszystkich, bo nie będzie Arena Blacka i tak dalej. I właśnie to mi się nie podoba, ta niekonsekwencja, że wprowadzili tylko przeszłość tych tej czwórki. Takedy, że Takedy ojcem jest Kenshi, że on był ten Kunji. To będzie ten. Ale chodzi mi o sam fakt, że... Nie, czy konflikt się skończył, jeszcze nie skończył się w sumie? Nie, tak trochę to wszystko tak, jakby chcieli za dużo tego włożyć w jeden ten, w jeden ciąg fabularny, nie wiem. Nie mogę wpleść... Wierzy, weź... Nie mogę wpleść właśnie ten, w kombo z użycia i kryja. Nie wiem czemu, zawsze mi się udawało. Zawsze. Może po update tak. Nie, nie sądzę. A zabijesz go? Nie. Ale muzyka się włączyła. Oho! Co to? Jakie to? By luck. Nie uderzyłem? Dobra, kosy z tego. Kosy z tego! Jeszcze go punktuje go. Tak, ale on ci tak wali mocno.
Teraz musisz wygrać, bo inaczej nie może być tego. Uch, to ma zasięg. Gdyby jeszcze Kunjin chciał się odwracać w stronę swojego przeciwnika, to byłbym rad. Po nim. Może ty. And now, Emperor? The charges against you are void. I say to all that Earthrealm means Outworld no harm. Now kill me. Be done with it. You're not actually gonna... Instead of your life, I claim your service. If Melina does have the amulet, we can get it from her more easily if we work together. Emperor, they cannot be trusted. Devorah, can you not perceive? I am indebted to them. You honor us, Kotal Kahn. Our gratitude is wide like the ocean. I'll talk to General Blade. Tell her about our new... arrangement.